Kochana mamo, powodzi mi się w szkole dosyć dobrze. Jak dotąd żadnych zaległości nie mam oprócz kreślenia. Tylko jedną lekcję, a teraz drugą. 2 godziny będę zmuszony opuścić z powodu braku cyrkli. Swoją drogą będę miał przy tym nieprzyjemność, no ale trudno. Kurtki do szycia nie oddawałem, a to z tego powodu, że mam tylko 1 800 000, a będę musiał kupić parę kajetów, co wyniesie około 400 tysięcy z paru drobiazgami, jak atrament i tak dalej. I parę książek, których obecnie w Tczewie nie ma, ale będą sprowadzone po jakieś 400 tysięcy marek polskich. Widzi więc mama, że na uszycie kurtki pozwolić sobie nie mogę, co nie jest mi wcale przykre, gdyż na miasto nie wolno mi wychodzić codziennie, tylko co pewien czas, 2-3 dni, za przepustkami. Obecnie właśnie stoję na warcie przy drzwiach wejściowych, a raczej siedzę, bo jest godzina 12:30 w nocy, więc nikt nie przyjdzie sprawdzić, czy ja stoję na posterunku, czy nie, aż do godziny 2 w nocy. Na ogół pracy mamy tu dużo. W tygodniu 55 godzin zajętych. To wypada mniej więcej od 8 do 12 i od 14 do 16. A w te dnie, gdzie są warsztaty, zajęcia zaczyna się po przerwie o 14, a kończy o 8 wieczorem, wliczając w to przejście od szkoły do warsztatów. Jakieś pół kilometra. Ja pracuję w stolarni i dobrze mi się powodzi. Przy heblowaniu i piłowaniu wyrabia się siła, choć trochę to nuży. Dziś dostałem maminą kartkę, w której mamusia pisze, żebym się dowiedział, jak przesłać Cześkowi pieniądze. Otóż kapitan wychowawca powiedział mi, że Lwów wyszedł z Rio, a gdzie go Garnuszewski zapędzi, to czort go wie. Jak tylko będzie jaka wiadomość, że Lwów stanie w jakimkolwiek porcie, zaraz mamusi napisze. Dzień cały chodzę w roboczym ubraniu, a te sukienne chowam, a raczej wściełałem do łóżka, gdyż...